Wręcz to jest taka wskazówka, nacisk. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Modlitwa, kiedy modlimy się, zrzucimy rzeczy na Boga, kiedy mu oddamy, nie musimy się martwić. Pomódlmy się przez chwilę. Halleluja. Boże, my dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jeśli jakakolwiek troska nam towarzyszyła przychodząc tutaj, to co czynimy w tej chwili, to my po prostu przerzucamy to na Ciebie. Halleluja. Składamy to na Ciebie. Bo Ty powiedziałeś, żebyśmy przestali się martwić o cokolwiek. Halleluja. Więc dziękujemy Ci, Jezu, za to, że możemy całkowicie zaufać Tobie. Halleluja. My dziękujemy Ci, że my to po prostu składamy na Ciebie, uwielbiając Ciebie, oddając sobie chwałę, wywyższając Ciebie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za tą kolejną możliwość, aby razem tutaj jako Kościół modlić się, gdyż wiele może modlitwa sprawiedliwych. Halleluja. Amen. Zapraszamy już Michela. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Talk to somebody by your side and just tell the person, I love you with the love of Jesus. Odwróć się do kogoś, kto koło Ciebie siedzi i powiedz, kocham Cię miłością Jezusa. Kocham Cię. I uściśnij dłoń tej osobie. Let the person feel your love. Niech ta osoba poczuje Twoją miłość. And if the person is not smiling, change your seat. A jeżeli ta osoba się do Ciebie nie uśmiecha, to wtedy się przesiądź. David said, I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. Dawid powiedział, ucieszyłem się, kiedy mi powiedziano, że pójdziemy do domu Bożego. This is the greatest place that you can ever be. To jest najwspanialsze miejsce, w jakim możesz kiedykolwiek być. In the house of the Lord. W domu Pana. Lift up those hands. Podnieśmy swoje ręce i podziękujmy Mu dzisiaj. Podnieście swoje ręce i powiedzcie, Ojcze, ja dziękuję Ci. Ja oddaję Ci chwałę, oddaję Ci cześć. Oddaję Ci cześć i uwielbienie. Dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję za Twoją miłość, która spływa na mnie dzień za dniem. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja wywyższam Ciebie. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś potężny. Izraela, niech Pan będzie uwielbiony, niech imię będzie wywyższone. Ty jesteś godzien naszej czci. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za dar życia. Dziękujemy Ci za ten moment, za ten dzień, ponieważ to jest dzień, który Ty uczyniłeś. I Ty chcesz, abyśmy się cieszyli. I Ty zdałeś ten dzień, aby on był pełen radości. Niech będzie Twoje imię uwielbione w imieniu Jezusa. Amen. 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 Możecie usiąść? Tonight we talking about the power of praise. Dzisiaj będziemy mówić o mocy uwielbienia. As a spiritual weapon. Jako duchowej broni. The book of Job, chapter number 14, verse 1 says that a man is full of trouble. Jest napisane, że człowiek jest pełen różnych kłopotów. Life is full of problems. Życie jest pełne problemów i wyzwań. Amen. Amen. But I don't like problems. Ale ja nie lubię problemów. I don't like problems. Nie lubię problemów. But problems will come. Ale problemy przychodzą. That is life. Takie jest życie. Problems comes in life. Problemy pojawiają się w życiu. Whether you believe God or you're not a believer. Bez względu na to, czy jesteś wierzącym, czy niewierzącym. Problem is like the sun and the rain. Problemy pojawiają się, są pewne tak jak słońce i deszcz. It will come upon the wicked and the righteous. Spadają na sprawiedliwych i tych, którzy są niesprawiedliwi. That's what problems are like. Takie są problemy. they are like sun and the rain. One są jak słońce i jak deszcz. And it comes upon every person in life. I dotykają każdej osoby w życiu. But we have a reason to be thankful to God. Ale mamy powód, żeby być wdzięcznymi Bogu. We have a reason to praise God. Mamy powód, żeby uwielbiać Boga. Amen. 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 And tonight we are going to just look into the scriptures and we want to be able to pray that God will put on us the garment of praise. I dzisiaj będziemy patrzeć na słowo i będziemy patrzeć na to, co Bóg mówi w słowie, żeby on założył na nas takie szaty czci, uwielbienia. The first scripture I want to read tonight is from the book of Isaiah chapter number 43. I pierwszy fragment, który chciałbym przeczytać z Izajasza, 43 rozdział. God created us to praise Him. I Bóg stworzył nas do tego, abyśmy Go uwielbiali. God created us. Bóg stworzył nas to praise Him. Abyśmy uwielbiali Go. That is the number one reason that God created us. Podstawowy powód, dla którego zostaliśmy stworzeni. So we were created to give glory to God. Więc zostaliśmy stworzeni, aby oddawać chwałę Bogu. At all times in our lives. I w każdym momencie naszego życia. We were created to praise Him. Zostaliśmy stworzeni, aby uwielbiać Go, oddawać Mu cześć, aby dać Mu uwielbienie. So God, it desires worship. Więc Bóg pragnie uwielbienia. Amen. Read that book of Isaiah chapter 43 verse 21. 43:21 werset. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. God created us. This is the purpose. I Bóg stworzył nas właśnie dla tego celu. That we should give glory to Him. Że powinniśmy oddawać Mu chwałę. These people that are formed by myself will give glory to God. Ludzi, których sobie stworzyłem, będą oddawali chwałę. The book of Revelation chapter number 4 verse 11. Objawienia 4:11. Why should I praise God? Dlaczego powinienem uwielbiać Boga? We're trying to establish the parameters. We're trying to establish the reason. I chcemy ustalić, jakie są powody. Why should you praise God? Dlaczego powinieneś uwielbiać Boga? Revelation chapter number 4 says, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor." And power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. God created us so that we can worship Him. Bóg stworzył nas po to, abyśmy Go uwielbiali. God demands that we should at all times worship Him. I Bóg wymaga tego, oczekuje, żebyśmy Go cały czas uwielbiali. In the book of 1 Thessalonians chapter number 5. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5. 5 verse 16 to 18. Od 16 do 18. Paul is writing to the Thessalonian church. I Paweł pisze tutaj do Tesaloniczan, do kościoła w Tesalonice. He says, rejoice evermore. Zawsze się radujcie. Tell somebody rejoice. Powiedz do kogoś, raduj się. Look straight to the person's side and say, be happy. Powiedz do kogoś, spójrz i powiedz, bądź szczęśliwy. Zawsze, w każdym momencie. Zawsze się radujcie. Cały czas, bez ustanku. Bez przystanku się módlcie. In everything give thanks. Za wszystko dziękujcie. Somebody say, in everything. Nie powtórzcie, za wszystko. Nie za niektóre rzeczy. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko. We wszystkim, w każdej sytuacji. Kiedy otwierasz swoją lodówkę i nie ma tam jedzenia. Dzięki Jezu. When you put put your card into the ATM machine, kiedy wkładasz swoją kartę do bankomatu and because there is no money, i nie ma tam pieniędzy and the machine will hold the card back. I potem trzymasz z powrotem tą kartę, odbierasz. Praise the Lord! Dzięki Panie. Amen. It's an attitude. To jest postawa. Praising God is an attitude. Uwielbienie Boga jest postawą. And is the attitude for the manifestation of the supernatural. I to jest postawa, która manifestuje rzeczy ponadnaturalne. When you are able to put on, tonight our prayer is God, put on me the garment of praise. Więc dzisiaj jest czas założenia na siebie szaty uwielbienia. That any time I open my mouth, it will be thank you Jesus. Że za każdym razem, kiedy będę otwierać swoje usta, to będę mówić dzięki Jezu. Put on me the garment of praise. Załóż na mnie tą szatę uwielbienia. Because that's what God expects from us. Ponieważ to jest to, czego Bóg oczekuje od nas. When you praise God, the enemy is confused. Kiedy uwielbiasz Boga, wróg jest zamieszany. And see, when you praise God, kiedy uwielbiasz Boga, when you celebrate God, kiedy świętujesz Boga, God comes by himself. On przychodzi sam. God comes around. On przychodzi. He comes by himself. Przychodzi sam. If you ever want the presence of God, jeżeli chcesz Bożej obecności, learn to praise him. Learn to praise him. Uwielbiaj go. He said, enter into his gates with thanksgiving. Naucz się go uwielbiać, przychodzić do niego z dziękczynieniem. And into his courts with praise. I przychodź przed jego tron z uwielbieniem. When you wake up in the morning, let the first word say, praise the Lord. Kiedy budzisz się rano, niech pierwsze słowa, które wyjdą z twoich ust, to będzie chwała Panu. When you arrive at the office, let your first word be, praise the Lord. Kiedy wchodzisz do swojego biura, niech pierwsze słowa będą chwała Panu. Rejoice evermore. Zawsze się radujcie. There is enough reasons to praise the Lord. Jest wystarczająco powodów, aby uwielbiać Boga. Amen. Because the Bible says God inhabits the praises of his people. Ponieważ jest napisane, że Bóg zamieszkuje w chwale swojego ludu. When you praise God, God comes around. A kiedy ty uwielbiasz go, on przychodzi, aby przyjąć swoją chwałę. And the presence of his people. Bóg przebywa, mieszka w chwale swoich ludzi. And this is why we should praise him. I dlatego powinniśmy go uwielbiać. If you look through the Bible, you will see. Kiedy będziesz patrzył w Biblii, zobaczysz to. Let me just take a case of Paul and Silas. Podam ci przykład tylko Pawła i Sylasa. Amen. They didn't do anything wrong, from what I understand. Czy oni zrobili coś niewłaściwego? In the book of Acts, chapter number 16, from verse 16 downwards. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 16. And it was Paul and Silas. Jest tam mowa o Pawle i Sylasie. And Silas was a young believer. A Sylas był młodym wierzącym. It was his first time of going on a missionary trip. To był jego pierwszy raz wyjazd na podróż misyjną. He may have been attracted to Paul because of the grace and the anointing. I go przyciągnęło do Pawła namaszczenie Pawła i to, co było nad Pawłem. But the Bible says, as they enter into this city, i Biblia mówi, że kiedy weszli do miasta, there was a girl, była tam dziewczyna, that has a familiar spirit, która miała takiego ducha zwodniczego, a seducing spirit, taki zwodniczy duch. And the Bible said, this girl, i Biblia mówi, że ta dziewczyna followed Paul and Silas for 3 days. Chodziła za Pawłem i Sylasem przez 3 dni. And this girl was saying that these are the servants of the Most High God who show unto us the way of salvation. I ona chodziła za nimi i krzyczała, że to są słudzy Boga żywego i oni głoszą dobrą nowinę. So somehow the girl was right. Więc w pewnym sensie ta dziewczyna miała rację. Ja próbuję siebie umieścić w tej pozycji Pawła i Sylasa. Ponieważ powiedzmy, że to się wydarza w Bytowie. I ta dziewczyna dawałaby im tak jakby bezpłatną reklamę. And Silas would have felt, yes. A Silas mógł pomyśleć, tak. My pastor is really on fire. Tak, mój pastor jest naprawdę na ogniu. He would have been happy. Mógł być zadowolony z tego. But the Bible says after 3 days, ale Biblia mówi, że po 3 dniach Paul discerned that this was not of God. Paweł rozróżnił to, że to rozpoznał, że to nie jest od Boga. And he casted out the familiar spirit. I wyrzucił z niej tego zwodniczego ducha. The Bible said the whole city descended on them. Beat them up. I potem Biblia mówi, że całe miasto jakby pobiło ich. And they were arrested. I zostali aresztowani. They were wounded. Byli biczowani. And they were under handcuffs and chains. I zostali związani w kajdany. And they locked them up in the prison. I zamknęli ich w więzieniu. I'm trying to talk to somebody tonight. Ja chcę dzisiaj do kogoś mówić. That what you need for God is a garment of praise. To, czego potrzebujesz, to szaty chwały, uwielbienia. God no matter what. Żeby uwielbiać Boga bez względu na wszystko. Because you know that the thoughts that He thinks towards you are good and never evil. But the thoughts he thinks towards you are good and not evil. Ponieważ rzeczy, które są przeciwko tobie, mogą być dobre lub złe. That's what the Bible says. It says the thoughts that I think towards you, they are good and not evil. That God says that. Yes. Przepraszam. Bóg mówi, że myśli, które mam o tobie, są dobre, a nie są złe. God's plan for you is always good. Boży plan dla ciebie jest zawsze dobry. So here is Paul and Silas. Więc tu mamy Pawła i Sylasa. They are locked up in prison. Zostali zamknięci w więzieniu. And Silas would have said. I Sylas mógł powiedzieć. Why did you cast out this spirit? Po co ty wyrzucałeś tego demona? He was not saying anything wrong. Przecież nie mówiła nic złego. He was right. Przecież nie myliła się, mówiła prawdę. I would feel that way. Ja bym czuł się w tym sposób. Ja jestem realną osobą. Dlaczego po prostu nie zostawiłeś tej dziewczyny w spokoju? I ich oczy były takie opuchnięte, bo byli pobici. Mieli rany na swoim ciele. So if I was Silas, I would have complained. Więc gdybym był Sylasem, mógłbym narzekać. God, why? Boże, dlaczego? Why all of these problems? Dlaczego mamy te wszystkie problemy? I could complain. Mógłbym narzekać. But Paul and Silas. Ale Paweł i Sylas. They understand the principle. Oni rozumieli zasadę, że jaka jest moc w uwielbieniu. Więc kiedy byli w bólu, kiedy byli w kajdanach, kiedy ta sytuacja była okropna, Biblia mówi, że w północy, o północy. I to jest taka pora, północ, kiedy ten ból już jest takim naprawdę najsilniejszy. Midnight is the time where the situation is worst. Północ to jest moment, kiedy sytuacja już jest najgorsza. So at midnight, więc o północy, they lifted up their voice. Oni podnieśli swój głos. And guess what their song was? I zgadnijcie, o czym była ich pieśń. They were saying, "Thank you, Jesus." To było dzięki Ci, Jezu. Lord, you are so good. Panie, Ty jesteś tak dobry. Lord, you are excellent. Panie, Ty jesteś doskonały. Lord, you are wonderful. Panie, Ty jesteś wspaniały. And the Bible said the prisoners heard them. I Biblia mówi, że więźniowie słyszeli ich. Inni więźniowie słyszeli ich. I sobie mogę wyobrazić, co inni myśleli o nich. Mogli pomyśleć. Oni musieli być mocno uderzeni w głowę. Coś tam nie działa. Coś tam nie działa. How can they be saying that the God is good? Jak mogą śpiewać, że Bóg jest dobry? A są związani kajdanami. God is good. Bóg jest dobry. And they are wounded. A są zranieni. But they lift up their voice. Ale podnieśli swój głos. And they praise God. I uwielbiali Boga. And guess what happened? They did not pray for God to come and deliver them. I oni nawet nie modlili się o to, żeby Bóg przyszedł i ich uwolnił. There was no prayer, God, come and save us. Tam nie było takiej modlitwy: Panie, przyjdź i zbaw nas. Oni uwielbiali Boga. I Biblia mówi, że śpiewali pieśni. A Bóg wstąpił, aby przyjąć swoją chwałę. I Biblia mówi, że fundamenty całego więzienia zostały potrząśnięte. I drzwi od więzienia się otworzyły. I nikt z nich nie wyszedł. Ponieważ oni nie szukali drogi wyjścia z więzienia. Oni po prostu robili to, co zwykli robić. Uwielbiali Pana w każdym czasie. Oni nie uwielbiali Boga dlatego, żeby ich wydostał z więzienia. Bo gdyby to był ich cel, to by wyszli. W momencie, kiedy otworzyły się drzwi. Kiedy uwielbiasz Boga, wstępuje Boża obecność. Amen. If we are going to be a church of the miraculous, jeżeli chcemy być kościołem pełnym cudów, we have to be a people of praise. Musimy być ludźmi uwielbienia. When somebody walk in here and see you praise God, kiedy ktoś wchodzi tutaj i patrzy, widzi, jak uwielbiacie Boga. It's not this Adam that I know. Czy to jest ten Adam, którego znam? They will see a difference. Będą widzieć różnicę. And you don't have to do anything. I nie musisz nic robić. Because the presence of God will be here. Ponieważ Boża obecność będzie tutaj. The Bible said God inhabits the praises of his people. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg mieszka, przebywa w chwale swojego ludu. Za każdym razem, kiedy ludzie uwielbiają Boga, Bóg wstępuje na to miejsce. Hallelujah. Amen. We are going to be a people of praise. My będziemy ludźmi uwielbienia. A people that celebrate their God. Tymi, którzy świętują swojego Boga. Świętujesz swojego Boga, śpiewasz, ponieważ wiesz, jakiemu Bogu służysz. Czy zastanawiasz się, jak Hiob mógł przetrwać, przeżyć? Widzimy, że w pierwszym już rozdziale Księgi Hioba nieszczęścia dotknęły go. On w jeden dzień stracił wszystko, co miał. I zgadnijcie, co zrobił. Kiedy przyszedł ostatni posłaniec i powiedział mu: Twoje dzieci miały przyjęcie. I wiesz co, zburzył się ten dom, w którym byli, i wszyscy zginęli. A Hiob powiedział: dziękuję za informację. Niech będzie uwielbione imię Pana. Niech będzie uwielbione imię Pana. Bóg daje, Bóg zabiera. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Bóg i Hiob rozpoczął tą podróż takiego bólu od uwielbienia. On nie płakał. Nikogo nie oskarżał. Podniósł swój głos i powiedział: niech będzie uwielbione, błogosławione imię Pana. I kiedy sytuacja stawała się coraz trudniejsza, powiedział do swojej żony: wiem, że mój wybawca żyje. I wiem, że mówię dzisiaj do kogoś. Czy znasz Boga, któremu służysz? On jest wszechmogącym Bogiem. On czyni drogę, gdzie nie ma żadnej drogi. On potrafi wydobyć wodę z skały. Na pustyni. Jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Hallelujah. Amen. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. You serve a mighty God. Służysz potężnemu Bogu. Your God is the Almighty. Twój Bóg jest wszechmogący. The owner of the heavens and the earth. Jest tym, który nothing is too hard. Którego są niebiosa i ziemia i nic nie jest dla niego zbyt trudne. Możecie pomachać ręką, ponieważ dzięki Ci, Jezu. Nic nie jest za trudne dla Twojego Boga. Żadna sytuacja nie jest zbyt trudna. Dla Boga, któremu służysz. Ty służysz żywemu Bogu. I to jest czas dla Ciebie, abyś wstał. To jest czas, aby powstać. Jako Syn Boga, Stwórcy nieba i ziemi. To jest czas dla Ciebie, aby powstać. Jako córka Wszechmogącego Boga. Musisz być bez strachu. Ponieważ jest napisane, że żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra. Żadna broń. Żadna broń. Jest napisane, że nawet gdybym przed doliną cienia śmierci, ja mogę przechodzić przez sytuację. Ja mogę przechodzić przez okoliczności. Ale Bóg zastawia stół w obecności moich wrogów. Czasami zapominamy, jakiemu Bogu służymy. Czasami skupiamy się za bardzo na sytuacji i zapominamy o Bogu, któremu służymy. Paweł i Sylas nie koncentrowali się na kajdanach i na swoich ranach. Oni skoncentrowali się na Bogu, któremu służą. Oni znali Boga, któremu służą. To jest czas dla nas, budować silną, osobistą relację z Bogiem. Jako Kościół, jako rodziny i jako indywidualne jednostki. Bytów czeka na Was. Wielu ludzi będzie zbawionych, ale nie są jeszcze zbawieni, ponieważ chcą zobaczyć Boga, któremu Ty służysz. Czy ktoś może powiedzieć amen? Ktoś może powiedzieć amen. Ty służysz żywemu Bogu. Ty służysz wszechmogącemu Bogu. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Biblia mówi, czy coś jest zbyt trudne dla Boga? Czy jest coś zbyt wielkiego dla Boga? Hallelujah. Amen. Hallelujah. If you want to find that scripture, you can look at the book of Psalm 22. Możecie spojrzeć na werset 22 Psalm. Psalm 22 verse 3, because I've been repeating it. But thou art holy, O thou that inhabit the praises of Israel. Psalm 22 verse 3. Przecież Ty jesteś święty, u nas czwarty werset. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Praise changes you. Chwała, uwielbienie zmienia Ciebie. When you praise God, kiedy uwielbiasz Boga, God will allow that praise to change you. Bóg będzie pozwalał, aby to uwielbienie zmieniało Ciebie. Praise is like a shower. Bo uwielbienie jest jak prysznic. On a hot day, w ciężki dzień, when you start praising God, kiedy zaczynasz uwielbiać Boga, you feel refreshed. Czujesz się odświeżony. The problems begin to disappear. I problemy wydają się znikać. Praise is a weapon. Uwielbienie jest bronią, that you need to put on all the time, którą musisz używać cały czas. He said to Jehoshaphat. On powiedział do Jehoszafata, kiedy się gromadziły wszystkie narody przeciwko niemu, i on powiedział, wyznacz śpiewaków, niech oni wyjdą i uwielbiają Pana. A inni, dlaczego szukają w tym momencie, przygotowują broń? Szukają jakiegoś rodzaju broni, karabinów. Bóg powiedział Jehoszafatowi, przyprowadź swoje chóry. Czy możesz to sobie wyobrazić? Jest wojna. Powinno się rekrutować żołnierzy. A Bóg mówi nie. This battle is not your own. Amen. Ta walka nie należy do Was samych. This battle is my own. Ta walka należy do mnie. Ale żebym mógł wejść w tą walkę, zgromadź cały chór. I Biblia mówi, że przyszli ci śpiewacy i zaczęli śpiewać. I kiedy wydobyli dźwięk, wrogowie zaczęli walczyć sami ze sobą. Amen. Taka jest moc uwielbienia. Uwielbienie sprowadza zamieszanie do obozu wroga. Dlatego mamy zakładać na siebie szatę uwielbienia. Dlatego mamy mieć tą postawę radości. One of the things that the enemy is walking 24 hours, 7 days a week. Gdy wróg chodzi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Is to steal your joy. I on chce ukraść twoją radość. Tell somebody the joy of the Lord. Powiedz komuś, radość Pana jest twoją siłą. Jest twoją siłą. Radość Pana jest twoją siłą. So when somebody, when the enemy see you happy. Więc kiedy wróg widzi ciebie szczęśliwego. What am I supposed to do? Co ja powinienem zrobić? I took all his money. Zabrałem mu wszystkie pieniądze. He's still happy. A on ciągle jest zadowolony. I took the husband. Zabrałem męża. He's still happy. Jest ciągle zadowolony. He lost the house. Stracił dom. He's still happy. Jest ciągle zadowolony. He lost his car. Stracił samochód. He's still happy. Jest ciągle szczęśliwy. What am I supposed to do? Co ja powinienem zrobić? Because the joy of the Lord is ponieważ radość Pana jest twoją siłą. The enemy is walking 24 hours to steal your joy. Diabeł jest zainteresowany 24 godziny na dobę, żeby kraść twoją radość. Ale to się nie wydarzy. We are a people of praise. My jesteśmy ludźmi uwielbienia. We are a people of praise. Jesteśmy ludźmi uwielbienia. We know the God that we serve. My znamy Boga, któremu służymy. I będziemy świętować naszego Boga. Czy ktoś może powiedzieć amen? Czy ktoś może powiedzieć amen? My będziemy świętować naszego Boga. Więc dzisiaj nie mam punktów modlitewnych. Naszym punktem modlitwy jest dziękuję Ci, Jezu. Przez kolejne 20 minut, ile to będzie, będziemy po prostu uwielbiać i dziękować Bogu. Może są tam problemy. God brought us from the former place. Bóg zabrał nas z tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, into this new place. Do tego pięknego miejsca. Is God not good? Czy Bóg nie jest dobry? Oh, come on now. Is God not good? Czy Bóg nie jest dobry? Bóg jest dobry. Jak wielu z was podoba się to miejsce? Bóg jest dobry. You like it? Lubicie to miejsce? If you praise God the more, jeżeli będziemy uwielbiać Boga bardziej, he's going to fill this place. On wypełni to miejsce. Amen. He brought you here for a purpose. On przyprowadził was tutaj dla celu. He's going to fill this place. On chce wypełnić to miejsce. I see this place overcrowded. Ja widzę to miejsce, które jest przepełnione ludźmi. This is too small. To będzie za małe. Amen. Amen. That's me. I see it too small. Tak jestem. Ja widzę, że to jest za małe. You already feel this place. Wy już wypełniacie to miejsce. So where are the people going to sit? Więc gdzie usiądą ludzie, którzy przyjdą? Amen. Amen. This chair is not up to 500. This chair is not up to 500. Tutaj nie ma 500 krzeseł. Or remove the kitchen. God is about to do something that you have never seen. Bóg ma zamiar uczynić coś, czego nigdy nie widziałeś. Amen. I said it again. Ja to mówię jeszcze raz. God is about to do something that you have never seen. Bóg uczynił coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. The Bible says it has not entered into the heart of man. I jest napisane w Biblii, że nie wstąpiło, nie weszło do serca człowieka. I żadne oczy nie widziały. Ani uszy nie słyszały. Co Bóg jest w stanie uczynić dla tych, którzy Go kochają. God is about to do something in Bytów that the whole of Poland will hear. Bóg ma zamiar uczynić coś w Bytowie, o czym usłyszy cała Polska. Don't focus on your situation. Nie koncentruj się na swojej sytuacji. Don't focus on your circumstances. Nie koncentruj się na swoich okolicznościach. Don't focus on your finances. Na swoich finansach. Don't focus on anything. Nie koncentruj się na niczym. Focus on God. Koncentruj się na Bogu. And give Him glory. I oddawaj Mu chwałę. And give Him praise. I oddawaj Mu cześć. And give Him honor. I oddawaj Mu wielbienie. Let His presence come in. Niech Jego obecność wstępuje. When you walk in through that door, kiedy będziesz wchodzić przez te drzwi, every day you come here, za każdym razem, kiedy tu przychodzisz, your mouth say, thank you, Jesus. Niech Twoje usta zawsze mówią dzięki Ci, Jezu. When you walk in here, kiedy będziesz tu wchodził, begin to offer praise. Od razu dawaj uwielbienie. Nie potrzebujesz nikogo, aby mówił Ci, że masz się modlić. Nie potrzebujesz nikogo, aby mówił Ci, że masz dziękować Bogu. Budzisz się każdego ranka i oddajesz Mu chwałę, i oddajesz Mu uwielbienie, i oddajesz Mu cześć. To jest postawa. Amen. To jest postawa. No matter what is the situation, bez względu na to, jaka jest sytuacja, oddawaj chwałę Bogu. Hallelujah. Are you ready to give him the glory? Czy jesteście gotowi, aby dzisiaj oddać Bogu chwałę? Are you ready to lift up your voice? Jesteście gotowi podnieść swój głos? And give him praise. I dać Mu cześć. And give him honor. I oddać Mu szacunek. And adoration. I uwielbienie. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Give him glory. Oddajmy Mu chwałę. Give him praise. Oddaj Mu cześć. Oddaj Mu uwielbienie. Świętuj Boga. On jest wszechmogący. On jest tym, ja jestem, który jestem. Jestem tym, który czyni drogę, gdzie nie ma drogi. On wie, jak wydobyć wodę ze skały, nawet na pustyni. Bez względu na to, jaka jest sytuacja, w której jesteś, bez względu na to, jakie są okoliczności, Bóg jest w stanie. Ja powiedziałem, Bóg jest w stanie uwolnić Ciebie, zaopatrzyć Ciebie, dać Ci to, czego chcesz. Bóg jest dobrym Bogiem. Wstańmy wszyscy na nasze nogi. Wstańmy na nasze nogi. I chcę, żebyście podnieśli swój głos. Podnieśli swoje ręce. I chcę usłyszeć Wasz głos. I chcę, abyście usłyszeć, jak mówicie, dzięki Ci jest. Dzięki, błogosławię Ciebie za Twój Kościół, za Twoje dzieci. Błogosław go za zbawienie. Błogosław duszą mojego. I wszystko, co jest we mnie, niech uwielbia Jego święte imię. Błogosław duszą moja Pana i wszystko, co jest we mnie, wszystko, co jest we mnie, niech uwielbia i błogosławi imię Pana. O czym oddajemy Ci chwałę dzisiaj. My oddajemy Ci uwielbienie. My mówimy Ci dziękuję. Dziękujemy Ci za nasze żony. Dziękujemy Ci za naszych mężów. Dziękujemy Ci za nasze dzieci. Za nasze dzieci, za pracę. Za nasze wnuki. Dziękujemy Ci za jedzenie, które jemy. Dziękujemy Ci za zdolność chodzenia. Dziękujemy Ci. My oddajemy Ci chwałę. Podnieś swoje głosy i uwielbiaj Pana. Jest taka piosenka. Chciałbym śpiewać, ale ktoś musi mi pomóc. Bless the Lord. Oh my soul. Bless the Lord. Oh my soul. Posłuchaj duszo moja Pana. On czyni He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy, holy name. He has done. Martina, I want you to come. I want you to sing a song of worship, a very common song of worship in Polish. And I want us to lift up our voice and just worship Him tonight. I want all of us to lift up our voice, sing a simple song of worship that we all know. If anybody has a song like this, chcę, żebyście podeszli. I chcemy się z Tobą modlić. Wiem, że nasz pastor jest zmęczony, but the Lord is your strength. Ale Pan jest Twoją siłą. Your strength is made perfect in your weakness. I Twoja Jego siła. If you have any need, więc jeśli masz jakąś potrzebę, jakąkolwiek potrzebę do modlitwy, I want you to step out here tonight. Chcę, żebyś tutaj podszedł, wyszedł. And the pastor is going to pray with you. I pastor będzie się z Tobą modlić. We are going to stand together and pray with you. I będziemy stać i modlić się. I believe God for a miracle. Wierzę w Boga. The presence of the Lord is in this house. The presence of the Lord is in this house. Wasza obecność jest tutaj. We worship you, mighty Father. Uwielbiamy Cię, Boże. We worship you, King of Kings. Uwielbiamy Cię, Królu. We worship you, Ancient of Days. Uwielbiamy Cię. We worship you, the beginning and the end. Uwielbiamy Cię, Boże. The God of signs and wonders. Bogu cudów i znaków. Szanujemy Cię. Come on, lift up your voice. Hallelujah. Za potężne rzeczy, które będziesz robił. Dzięki Ci, Boże, za ten cud. Dzięki Ci. Dzięki Ci za uzdrowienie. Dziękuję Ci, że robisz drogę w tym życiu. Dzięki Ci za Twoją moc, która będzie się manifestować w tym życiu, jak nigdy wcześniej. Boże, oddaję Ci chwałę, oddaję Ci cześć, oddaję Ci cześć. Dzięki Ci, potężny Ojcze. Dzięki Ci. I nazwij tą osobę po imieniu za siostrę Natalię, za pastora Adama, za brata Michela. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki za nich. Is about to visit them and perform His promises. Like Christ, Father, I give You glory and all adoration. I thank You, mighty one of Israel, for the great and the mighty things that You are doing in this assembly. Father, I bless Your mighty name. I thank You, ancient Your name. I thank You, the beginning and the end. I thank You, the Alpha and the Omega. I thank You, the Author and the Finisher. Thank You for the blessings that are uncountable upon Your children in this house. Thank You for the blessings that is intentional. The uncountable blessings that Your holy children in this assembly. Father, I thank You for the church in the future. I thank You because Your prophetic word, Your eternal counsel concerning pastor and the church will be fulfilled in the name of Jesus. Lord, I give You praise, glory, and honor and adoration. I exalt Your mighty name. I worship You, ancient of days. I worship You, the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the Author and the Finisher, the I am that I am. Lord, I give You glory. Lord, I give You praise. Lord, I give You honor. Lord, I give You adoration. Thank You, mighty Father. Thank You for the entire church family. Thank You for the men in the church. Thank You for the women in the church. Thank You for the children in this church. Thank You, Father, because as this year comes to an end, there shall not be any issues. There shall not be any tragedy. There shall not be any accident. There shall not be any incident. But Father, Lord, we thank You for Your mighty hand of protection upon the people. I thank You, Father, for Your mighty hand of blessing upon the entire family, His people, the church family. Rabba Sandaraba, Manekete Seyede, Rekaraba Sandayamane, Rodoto Sayada. Father, we give You glory. Father, we give You praise for the church in future. I thank You, mighty Lord, for the great and the awesome things that You're about to do in this place. Father, we exalt You for the miracles. We thank You for the breakthrough. We thank You for the healing. We thank You for the promotion. Father, we give You glory. Thank You for the life that You're protected in this church. Thank You for the life that You're spared. Thank You for the children. Thank You for the wives. Thank You for the women. Thank You for the men. Thank You, Father, for the brothers and the sisters. Father, we thank You for even those who are not among us again. Father, Lord, we bless You, mighty name. We thank You for everyone who has identified with this assembly in the time past. Father, we give You glory. We just come to say thank You. Thank You, Lord Jesus. Thank You for Your uncountable blessing. Thank You for everything that You are doing in this assembly. Lord, we bless Your mighty name. Lord, we give You glory. We give You praise. We give You praise. We give You praise. We give You praise. We worship You, mighty God. We thank You, Lord Jesus. Father, receive all the glory. Receive all the praise. Receive all the honor. Thank You for the healing. Thank You for the healing in this house. Thank You, Father, for the healing. Thank You 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 for the healing. najgorszy proces. We give you glory and praise. We give you honor and adoration. Let your name be glorified. Let your name be exalted. Let your name be magnified. Let your name be glorified. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you honor. We give you adoration. Thank you, mighty Father. Thank you, ancient of days. Father, we give you. We worship you for this assembly.